Gdzie on teraz w sumie? Nie wiem, czy mam jaja, żeby zejść na dół teraz. Czy lepiej poczekać, aż wyjdzie na mnie? Gdzie mam w ogóle iść? Tu jest kolejny włącznik, czy tam wyłącznik. Dobra, jednak zaryzykuję, zejdziemy na dół. Okay. Mogę zapisać grę. Amenu. Amenu. Zapiszę grę. Dziękuję ci bardzo. Szybciej. Dziękuję. Zdecydowanie przyszłość przede mną wielka. Jeżeli chodzi o śpiewanie. Tak. Ale gdzie teraz? Coś tam przegapiłem. Jestem prawie tego pewien, bo inaczej bym tego dziwnego uczucia nie miał. Coś tam mogłem otworzyć albo uruchomić po włączeniu zasilania, mi się wydaje. Albo i nie. Może mi się tylko kojarzy to z tym terminalem tutaj. Ale robię. A gdzie? Musimy wrócić się znowu praktycznie do początku i tamtym korytarzem przejść, tak? Tak. Dobra. To nie powinno być problematyczne specjalnie. Niespecjalnie. Tędy mam przejść? No, tak. Dobra. Okej. Muszę przejść tym korytarzem. Wejdźmy do środka. Wejdź do środka, Ripley! Kuźwa! Wejdź do środka, dziękuję. Co my tu mamy? Nic wartościowego niestety. I tu jest przynajmniej jasno. To są jakieś, nie wiem, baterie? Akumulatory? Zakłócenia w naszym czujniku tutaj są. Dobra, tędy mam wyjść. Okay. Gdzie jest pan obcy? 90 stóp ode mnie. O, tego nie przeszukałem. Części. O i oczywiście kamera. O, to będę mógł wyłączyć również teraz. Może się składa. Poczekajmy tylko, aż się obróci. 70 stóp, 69, czy on tu idzie, czy łazi po szybach wentylacyjnych? To jest głupi pomysł, ale już za późno. Obraz z kamery. I włączmy niestabilny system, cokolwiek to jest. Chyba wkurzyłem obcego czymś. Ale tu go nie ma. Jeszcze. Weźmy ten środek spajający. Przeszukajmy to. Detonator. Ok. Oczywiście, że tu jest szyba. To niedobrze. Dobra. Ups. Metażowie. W którą stronę mam iść? No, ale jestem blisko celu. Być może tędy będę mógł tam się dostać? Chyba tak. Bombastik. Dobra. To jest dosyć duże miejsce na schowanie się. To jest jakaś szatnia. Czy on jest ze mną? 23 stopy ostatnio było ze mnie. Poświecimy sobie latareczką. Co to jest? Detonator, okej. Okay. Cofajmy się stąd jednak, może. Nie wiem, czy tutaj coś można znaleźć. W którą stronę mam iść, bo źle polazłem. Przegapiłem przycisk, oczywiście. Jest tuż nade mną. Oh shit. Nie jest najlepsze miejsce do przebywania w tym momencie, chyba. Dobra, tu jest wyłącznik. Szybko, zanim wyjdzie i nas zje. Dobra, uruchom wyłącznik w pomieszczeniu odkażania. Pomieszczenie odkażania było te, tam gdzie android. Trollerski. Nie, obwód dystrybucyjny mamy uruchomić. Okej.
To i tak nie ma znaczenia, bo chyba to jest w tym samym miejscu. A, czyli musimy wrócić się tędy, przez to miejsce. Okej, idzie na razie dobrze, jestem zadowolony. Oczywiście to wszystko się może źle skończyć. Bardzo szybko. Ale się nie damy, ludziska. Bo dzisiaj jest nasz dzień. Mam nadzieję. Oh shit, kamera. Wolałbym jednak nie mieć do czynienia z tobą teraz. Kogo on niby wykrył? Spierdzielaj! No to jest już sranie w banie. Sranie w banie. Sranie w banie. Dobra, zaraz. Się dobrze polazłem? Dobrze. I on jest, niech zgadnę, tutaj. Jesteś tutaj gdzieś? Oczywiście, że jesteś. Już do tak, właśnie, do szybu, dziękuję. Dobra, i mam nadzieję, że wystarczy mi czasu na uruchomienie czegoś. Wyłaź z tego, Ripley, ruchy! Idź stąd. Musimy się gdzieś rzucić ten cały hałaśnik, bo to się nigdy nie skończy. Gdzie by komu rzucić? Może tutaj. Masz. Miłej zabawy. O, wpytę. To jest trochę pechowe, że akurat tutaj siedzi. Ups. Peekaboo. I stąd. Poważnie. Co on robi? Wygląda trochę na przygnębionego. O! Usłyszał czy nie? Usłyszał. Zadziałało. Dobra, mam nadzieję, że będę miał czasu. Na to. Co tutaj można zrobić? Błąd. Okej, wybierz. Wow! Nawet nie wiem, co zrobiłem, bo nie przeczytałem, ale... Ale robi łomot jak kurczy byk. Oh, nice. Nie ma nas. Muszę zapisać grę. Ja jestem cholerem, muszę zapisać grę. Gdzie jesteś? Kamper. Kampeł. I stąd. Poszła. Już. Dobry. Idzie. Do szybu. Czy nie za bardzo? No zobaczcie, on ewidentnie tutaj kampuje. Teraz jest na patrolu. Służba patrolowa pana obcego. Jak doprowadzić Bunga do czarnej rozpaczy. Bo zaraz będę musiał ci hałaśnikami rzucać. Naprawdę, jak chcesz tego? Chyba, że go... Nic sobie. Oh shit. Tu masz szyb wentylacyjny, stary. O właśnie, dobry gościu, dobry. Co to jeszcze mogę zrobić? Boże, ten dźwięk. Wiecie co? Zanim w ogóle będę się tym bawił, zapiszę sobie grę, bo ja nie zasługuję na takie stresy emocjonalne.
Zaraz, babę tu nie. Okej, o to mi właśnie chodziło. Dziękuję ci, gro. Co jest z tą muzyką? Dobra, wiem, rozumiem, gro, że chcesz budować napięcie, ale to jest przegięcie. Oh. Hej. Dobra. Wymagana inicjalizacja przepływu? No fuck. Dobra. Mam nadzieję, że być może pan obcy, znaczy pan android to zrobi. Co ja w ogóle mam zrobić teraz? Uzyskaj dostęp do dystrybutorni. W gaminie. W środku znajdziesz windę towarową i co? Gdzie jest winda towarowa? Wow, wow, wow. To nie wygląda na windę towarową. Ty co robisz, kolego? Co on kombinuje? Co tu się dzieje? Nawet nie wiem. Dobra, mamy chyba iść ten, co? Nie, nie za bardzo, dlaczego byśmy mieli ten wyjść właściwie. Ale... Nieważne. Gdzie jest winda towarowa rzekoma? O, nie możemy wyjść. Być może teraz będę mógł te przyciski... ruszyć? Tak, dobra. Szybko zanim tu siedzie obcy. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Dobra. Okej, okay, dobra. Bosko. Jasne, przejdź świat. Gdzie jest ta winda towarowa? Wow, mam nadzieję, że nie robię czegoś źle tutaj. Tu chyba żadnej windy towarowej nie ma, więc zakładam, że nie ma w tym razie. Okej. Okay. Przyjdziemy się. Wow. Aż do tego miejsca. 19 stóp ode mnie było ostatnio. Wejdź tu, Ripley. Ripley. A, no tak, nie możesz, tak? Dobra, niech będzie. Spróbujmy się nie dać złapać kamerce. Która ma w zwyczaju łapania mnie i tak czy siak. Dobra. Dobra nasza jest, ok, dobra nasza. Go, go, go. Obcego nie widać. I... Tu w prawo. Mam nadzieję, że mnie nie dorwie ten obcy cały. Gdzie jest ta winda cała? Tu w lewo, rzekomo. Drzwi są zamknięte, Chryste. No dobra, to jest spory problem. Co ja pominąłem? Ja coś źle robię, ludziska. Nawet nie wiem co. Mam przykre wrażenie, że rozwiązanie było w tamtym pomieszczeniu, a niepotrzebnie tutaj się wróciłem. I tak zapewne było, co? Mogę to otworzyć? Niski poziom mocy. Bullshit, jaki niski.
Zarąbiście wysoki. Chyba, że... Nie, możliwe. Mam się wrócić tędy? Jaki to by miało sens? Ale sprawdzimy. A, jednak. Dobra, to wiecie co, zapiszmy grę. Przy okazji wyłączę tą kamerę całą. O! Paliwo do metacza ognia, jak najbardziej. Szybciej. Och, wyłącz ją. Okej. Wyjdź z tego. Zacznij się skradać z powrotem. Gdzie z obcy? Wow, 800 ode mnie. Nie chcę mieć z nim do czynienia. Zapiszemy sobie grę i mam nadzieję, przeżyjemy to. Amen. Dobra. To co, zrobimy sobie przerwę i następnym razem pójdziemy tam. Hurra. Okej, jestem z powrotem. Co prawda trochę mi czasu zajęła ta przerwa, bo jest następny dzień, ale to nieważne. Ważne jest to, że chyba gdzieś tu obcy jest. A ja mam pałkę ogłuszającą przygotowaną, co nie jest najlepszym wyborem na taką sytuację, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy bym miał jaja spróbować ogłuszyć obcego. Chyba nie. Dobra, chyba... Tia, mamy iść tutaj. Dobra, mam jakąś windą towarową pojechać. Czy ja wszystko tutaj jest prawdziwym? Prawdopodobnie nie. Ale to nieważne. Mam nadzieję, że obcy mnie nie zje dzisiaj. Bym docenił jego gest. Moją stronę, taką oznakę dobrej wiary. Dobra, weźmy to, co możemy wziąć. Holy shit, to mi szły na scenę z dwójki. To jest naprawdę głośno. I... zadymiło to miejsce. I chyba ominąłem winę torwarową dodatkową. Modyfikator, instalacja. Co ja mogę tutaj zrobić? Oprócz tego, że zaraz obcy mi tu przyjdzie i mi zrobi krzywdę. Oświetlenie, działa. Oczyszczanie powietrza. Czy chcemy oczyścić powietrze? Może wyłączmy oświetlenie i powietrze oczyścimy. Będzie jaśniej. Znaczy no, będzie lepiej widać. Siłą rzeczy, bo nie będzie zadymione wszystko. Coś czuję, że chyba jestem niewyspany, bo me myśli krążą w różnych kierunkach i nie są to koniecznie kierunki związane z tym, co się dzieje na ekranie. To nie jest nigdy dobry znak. No, ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, w każdym razie, gdzie my mamy iść? Na pewno nie tutaj, chyba że mamy tutaj iść, a ja tego nie wiem. To też jest oczywiście możliwe. W każdym razie, wygląda to w miarę, powiedziałbym, towarowo. Obcy jest dosłownie obok mnie gdzieś. Dobrze, że mnie nie słyszy. Czy to jest winda? Jakim cudem ja ominąłem tą windę? Może ja mam wyjść po schodach na górę, co? Zobaczmy. Poświećmy sobie latareczką nawet. Tutaj są jakieś rzeczy ukryte. Być może. Recepcja, nie dziękuję. Nie interesuje mnie recepcja. Interesuje mnie tylko i wyłącznie... Właściwie, mogę przeładować metarze ognia? O! To jest dobry pomysł. Bo jakbyśmy się obudzili z ręką w nocniku pewnego dnia pięknego, to nie byłbym zachwycony. A tutaj nie ma windy ludziska. I co teraz robimy? Czy bym się znowu miał zgubić, czy co? Co ja źle robię? O matko boska. Nagrywanie przez Bunga. Epic fail. Ciekawe to już który. Epic fail z rzędu. Teraz mam paranoję z kolei, że ta cyferka 0 oznacza, że mam 0 pocisków. Czy tam 0 paliwa w moim otaczowym, nie? I że się o tym przekonam dopiero jak obcy do mnie pójdzie. No. Obcy do mnie pójdzie. Okej, panie Bungo, więcej kawy wymagana. I tak, nie zdradzam herbaty. Od razu mówię, to nie jest zdrada, to jest po prostu wymóg organizmu, który musi się obudzić. Musi porzucić tryb zombie, więc żłopie kawę. Dobra, co jest z tym gościem? Ma plan, a nawet nie raczy nam powiedzieć jaki, tylko im mówi, żebyśmy szli do laboratoriów. Co za... penis, żeby nie użyć brzydkiego słowa.
Mogę wejść pod ziemię, no, pod podłogę raczej. Pytanie jest, czy tam jest obcy? Czy go tam nie ma? O, obcy raczej jest w szybach wentylacyjnych. To możemy, tego możemy być raczej pewni. Gdzie jest laboratorium? Nie wiadomo. Cudownie. Panie obcy, niech pan się nie tłucze. Przynajmniej jest bardzo głośny. Ten skubaniec, więc zawsze jesteśmy mniej więcej świadomi, gdzie on jest. Zawsze miłe. Paliwo do metacza, ognia, etanol. A co to jest? Okej, ludziska. Nie wiem, co to jest, ale mnie to przeraża. Chciałem jakiś żart błyskotliwy wymyślić, ale niestety zdałem sobie sprawę, że nie jestem do tego zdolny w żaden sposób. Nic zabawnego nie umiem powiedzieć. Jest tak smutne. Jestem takim sztywnym człowiekiem. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Nie wiem, gdzie jest laboratorium, więc weźmy tutaj. I mam nadzieję, że mnie obcy nie zje. Zresztą ta nadzieja jest... Będziemy hakować, fajnie, fajnie. Jest niezmienne. No i coś, wydaje mi się, że jest tutaj znowu gdzieś kamera. Zapiszmy grę, nie wszelki wypadek. Jakby miał tu obcy przyjść. Miał zjeść, tak. Świetnie. I co, hakujemy czy idziemy dalej? Nie wiem, hakujmy, skoro jest tu koło nas. Dobra, panie obcy, teraz pan może wychodzi, bo zapisałem grę i mam tu gdzieś, jednym słowem. O Jezu, sobie wyobraziłem, jakby ta gra wyglądała bez możliwości zapisu. Na przykład by się zapisała tylko i wyłącznie, gdy przechodzimy do innego rozdziału. To by była... katorga. To jest jakaś winda w ogóle. Do Lobby Lawrence Syntek. Nie. Tam nie chcę iść. Tu są w ogóle same windy. Czy ja jestem tak zderpiały, że nawet tego nie zauważyłem? O, teraz.